na przestrzeni tych 9 lat tylko On może nas uleczyć. Przechodziliśmy różne sytuacje po tej tragedii. I zjednoczenia, i wspólnej modlitwy, i złości, i przepychania, i wyzysk. I ciągle powinniśmy prosić o uleczenie. Boże, ulecz nas po tej tragedii. Tak jak po Katyniu, Polska już nigdy nie była taką samą Polską. Tak jak po Smoleńsku, Polska już, która była przed Smoleńskiem, nigdy nie będzie taką samą. Tylko Bóg może nas uleczyć. Ja przynajmniej w Nim tylko pokładam nadzieję. I druga rzecz. Nie zapomnijmy o obowiązku modlitwy. To my Polacy w naszej tradycji mamy cały szereg pięknych modlitw za zmarłych. I my też mamy piękny zwyczaj, że nigdy rodzin zmarłych nie zostawiamy samych. My zawsze przy nich jesteśmy. Tym ludziom winni jesteśmy modlitwę, a ich rodzinom wsparcie. Może ich nie znaliśmy. Ja znam 2 spośród nich. Pocznika Osińskiego, bo służył w Bielsku kiedyś. I pana Mariusza Hanzlika, bo był z Żywcami. Spotkaliśmy się. Ale oni wszyscy są na miejscu przez to, co się stało. Módlmy się za nich, za ich rodziny. Prośmy o umocnienie. Niech ta modlitwa nie tylko będzie z okazji tych rocznic, które będą rok po roku występować, ale zawsze. Niech mają miejsce w naszym sercu, bo do Smoleńska lecieli w naszym imieniu. W naszym imieniu. Złożyć hołd ofiarom Katynia. Niech Bóg nas wysłucha i niech również nas uleczy. Amen.